co to znaczy robić pieniądze. Mówią, że w Szwajcarii to teraz będą takie specjalne pieniądze, których nikt nie może podrobić, bo najważniejsze to jest mieć erło. Papierek do podpisania, proszę pana. Dobrze, proszę bardzo, dziękuję. Za tydzień przychodzą i mówią, pan mi to źle podpisał, pan nie wchodzi do Europy. A to można sobie tak do Europy nie wejść? Jeśli ktoś jest taki czamlaty, no to na pewno nie wejdzie. Hej, to myślę, że wejdziemy, bo już jest wyznaczone, że wejdziemy do Europy. No i musimy przejść kilka testów. Kiedy klamka zapadnie, musimy przejść testy wojenne małe, no i oczywiście małe testy mózgowe, czyli także 2 dodać 2 równa się 4, różne takie sprawy Parlamentu Europejskiego. Kto wie, czy Polska przejdzie te testy. A ja wcale nie chcę wyjść do Europy, bo jak ja wyjdę, to ciężko będzie wyjść z tego, bo oni się sami przekonają, jeszcze nie wiedzą, jak to jest, ale to będzie tak, więcej do możliwości do zrobienia, a jak jest więcej możliwości do zrobienia, to nie wiadomo, co wybrać. I wtedy małżeństwo się w takich warunkach rozchodzi. A dlaczego zaraz małżeństwo się musi rozejść? Bo jedni chcą tego, a jedni tego. No i co tutaj zrobić? I jedno wyjeżdża. Dokąd? Na Ursynów na przykład. Żona chce iść do Unii Europejskiej. Ale mąż nie chce, więc potem żona żałuje, że poszła do Europy, bo po prostu musi się zadawać z Niemcami. Ale Niemcy przecież są na 5. stanowisku do Europy. A kto jest na 1? Chyba Rosja. A moim zdaniem Francja, bo ona już jest dawno w Unii Europejskiej. No, na dobre to nie wyszło. Ale dlaczego? No bo to chodzi o to, że oni jedzą żabę. Te żaby musiały wyjechać na eksport, a bez żab Francuzi nie ujadą. A co w Unii jest najważniejsze? To chyba pieniądze są najważniejsze, no nie? Oni się finansują, robią te wszystkie pieniądze, a potem będą tego żałować. I to jest właśnie najgorsze, że oni niczego sobie nie zdają sprawy. Mm-hmm.